Witajcie! Dzisiaj opowiem Wam o kolejnej roślinie, którą możemy zaliczyć do roślin łatwych w uprawie. A mowa o monosolenium tenerum, czyli popularnej peli. Pelię zaliczamy do wątrobowców. To nie znaczy, że ma problemy z wątrobą. Ma problem, ale z liśćmi, a polega on na tym, że ich nie posiada. Jeśli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej o innych wątrobowcach, to musicie sobie sami to przeczytać, bo mnie się język wykręcił po drugiej nazwie łacińskiej. W naturze pelia występuje w Azji, Indiach, Chinach, Japonii, Tajwanie i prawdopodobnie Tajlandii. Wyprawa na Tajlandię nie potwierdziła do końca jej obecności. Członkowie ekipy postanowili przepytać pod tym kątem dwie młode tajki. Niestety okazało się, że to jednak nie tajki, a tajowie. Taka kultura. I żadna. Hmm, żaden z nich nie chciał udzielić informacji na temat peli, a jedynie pogonili ekipę naszych odkrywców. Więc, tak jak powiedziałem, pelia nie posiada liści, a to zielone, co widać i za co można złapać brudnymi paluchami, to plecha. Ciemnozielona, tonąca w wodzie plecha. Brzmi to kiepsko. Ale wygląda całkiem fajnie. Pelia jest rośliną bardzo kruchą, więc trzeba się z nią obchodzić delikatnie. Łatwo się kruszy i rozdziela. To też jest sposób na jej rozmnażanie, czyli podział plechy na mniejsze. Roślina ta ma naprawdę małe wymagania. Temperatury w których rośnie to od 5 do 30 stopni Celsjusza, więc przedział jest naprawdę ogromny, jak na roślinę akwarystyczną. Nie wymaga dużo światła. Ale oczywiście im ma go więcej, tym lepiej. Przy dużej jego ilości wymaga jednak wspomagania dwutlenkiem węgla. Pelię można uprawiać na kilka sposobów. Można ją po prostu bezczelnie wrzucić do akwarium i poczekać aż się sama gdzieś zakotwiczy. Jednak najczęściej uprawia się ją przymocowaną za pomocą żyłek, nitek, siatek, kleju czy też ektoplazmy do kamieni, korzeni, bambusów, skorup, orzechów kokosowych czy też ruiny średniowiecznego zamku. Co tam kto lubi. Można ją też przekładać pomiędzy innymi roślinami i czekać aż zostanie przez nie przerośnięta. Tak będzie się utrzymywała na miejscu. Ja osobiście nazywam ją rośliną sezonową. I to nie dlatego, aby w jakiejś porze roku zanikała, ale dlatego, że wszelkie konstrukcje z pelią należy co jakiś czas odnawiać. Kiedy ją sadzimy, mamy jakąś wizję. Jak nasza pelia ma wyglądać? W momencie sadzenia jeszcze nie wygląda. Potem pelia dorasta do naszej wizji, rośnie sobie chwilę i całkowicie olewając naszą wizję, odrywa się od tego, do czego ją przyczepiliśmy i odpływa w siną dal. Ale taka jest specyfika wodnych wątrobowców. Dopóki dół plechy dostaje światło, to sobie rośnie. Kiedy góra plechy zaczyna zasłaniać jej dół, ten właśnie dół zaczyna zanikać i wszelkie mocowania nic nie dają, bo już nie mają czego mocować. Tak więc uprawiając pelię, należy się do tego przyzwyczaić i odnawiać konstrukcję, do których jest przymocowana. Możemy ją również przycinać. To oczywiście opóźni oderwanie się plechy. Natomiast przycinania lepiej dokonać poza akwarium, bo inaczej Wszystkie kawałki, które odcięliśmy, stworzą nowe plechy i zarosną akwarium w sposób niekontrolowany. Chyba że ktoś tak lubi. Wtedy nie ma problemu. Ale perfekcjoniści wyciągają konstrukcję z pelią i przycinają ją poza zbiornikiem. Kiedy pelia ma dużo CO2, zaczyna bomblować, czyli wypuszczać bąbelki tlenu. Ładnie to wygląda, ale może oderwać plechę od miejsca jej zakotwiczenia. Jest to roślina pierwszego i drugiego planu. I to by było na tyle. Nie. I to by było tyle na temat plechy. Dobranoc. Puścił klej Trzecia w nocy wylało się Za oknami właśnie wstawał dzień Odpłynął nauka, opuścił gleb.